Słuchajcie, nasz cykl Ludzie z Pasją się powoli systematycznie rozwija. Bardzo się cieszę, że mamy kolejnych gości. Dzisiaj wspaniałym moim gościem, a właściwie naszym gościem w programie Porannej Kawy Ludzie z Pasją jest Kamil Sarnowski. Bardzo mi miło. Cześć. Kamil jest pasjonatem, muszę powiedzieć, że ja go odkryłem przez przypadek. Zorganizowaliśmy konkurs Night Shots na nocne zdjęcia. Jego praca podobała mi się najbardziej. Niewiele wpłynęło właściwie prac i tutaj miałem taką zagwozdkę, że niestety nie byłem w jury, więc przyznałem mu nagrodę od siebie jako organizatora czy współorganizatora. Natomiast Kamil jest pasjonatem zarówno zdjęć, jak i wideo, jak i timelapsów. Robi to naprawdę na dużym poziomie. Kupuje obiektywy z najwyższych półek i myślę, że dzisiaj zrobimy taką zajawkę, jako że docelową rozmowę, on jest perfekcjonistą, słuchajcie, obiecał mi w Łodzi, jak go odwiedzę, a dzisiaj tutaj na jurajskich szlakach rozgrzewamy się i właśnie mam okazję z Kamilem, z czego bardzo się cieszę, porozmawiania i wymiany informacji. Kamil, pierwsze pytanie do ciebie, bo ty w tej chwili eksploatujesz Phantom A4 Pro, klasyczną wersję, prawda? Gdybyś mógł się wypowiedzieć na temat tego drona i ewentualnie na temat planów na przyszłość. Czy to był dobry wybór? Jak ci się sprawuje Phantom? Jakie rekomendacje masz? I no takich parę, wiesz, ogólnych uwag na temat Phantoma. Wiesz co, latam Phantomem już trzeci rok, trzy lata w tej chwili. To jest mój drugi. Tak jak ci mówiłem, swojego pierwszego rozbiłem w drugim dniu posiadania. No oczywiście to tak jest, że jak się nie ma wprawy, to ten wypadek może nastąpić szybciej niż się spodziewamy. Teraz ten incydent nauczył mnie bardzo, bardzo dużo. Phantom został wymieniony na nowy i w tej chwili już te 3 lata latam bezwypadkowo, na szczęście bez żadnego wypadku. Phantom sprawuje się super, nigdy nie zawiódł, zazwyczaj jest zawsze gotowy do akcji, także nie ma z nim żadnego problemu. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego drona. Tam jest matryca jednocelowa i powiedz odnośnie właściwości, czy dobrze się sprawuje zarówno podczas nagrywania wideo, jak i podczas sesji zdjęciowych. Jak oceniasz przydatność właśnie do poszczególnych zadań? Wiesz co, to tak jak z każdym sprzętem, trzeba się go nauczyć i troszkę, wiadomo, to jest matryca jednocelowa, czyli ona nie jest za duża, ale już jest wystarczająca, żeby się mocno nim można było pobawić. Fakt jest taki, że no, trochę musiałem się go nauczyć i w tej chwili jak już robię zdjęcia jakieś takie bardziej skomplikowane, wieczorne, nocne, ciemne, to robię to cwaniakując, czyli oszukując trochę drona, robię oczywiście to wszystko w manualu, często się bawię tymi ustawieniami AEB w dronie i to jakoś zdaje sprawę. Oczywiście wszystko robię zawsze w RAW-ach, dlatego, że mam większą możliwość potem zabawy w postprodukcji. Jeśli chodzi o filmy, no to też oczywiście tam próbuję oszukiwać drona, więc zjeżdżam mocno z klatkarzem. Maksymalne ISO dla tego sprzętu to jest, wydaje mi się, 800. Więcej to już nie ma sensu, bo jest ziarno, ale przy 800 spokojnie już można coś fajnego tam zrobić. No oczywiście wiadomo, że nie zrobimy fajnych ujęć, jak będzie zupełnie czarno, ale już przy takich scenach lekko doświetlonych, gdzieś tam miejskich, to nie ma problemu. Kamil, chciałem cię zapytać, bo mówiłeś trochę o zdjęciach nocnych, jak wyglądają czasy ekspozycji w twoich ujęciach? Jakie najdłuższe stosowałeś i jak wygląda ten zawis? Bo jednak jest to dron, wiadomo, że nie jest to statyw, prawda? I on jest jednak ruchomy. Jak to rozwiązujesz, taką kwestię? Faktycznie, wiesz co, w Phantom okazało się, że można na nim robić dosyć długie czasy ekspozycji, a to za sprawą twojego konkursu. De facto nigdy wcześniej nie próbowałem, ale ponieważ zasady były konkursu takie, że ten czas musi być minimum 2 sekundy, więc to dało mi troszeczkę do zastanowienia, jak to można zrobić, jak to zrobić Phantomem. I faktycznie wybrałem dzień, który był idealnie bezwietrzny, z taką, można powiedzieć, flautą. No i udało się, 2-3 sekundy chyba tam naświetlałem, wtedy zdjęcie Łodzi, księżego Młyna.
dosyć ostre zdjęcie. Faktycznie widać, że samochody dały pewną taką kreskę od świateł, czyli czas naświetlenia był długi. Czyli udało się, można fantomem zrobić nawet 2-3 sekundy. Myślę, że nawet dłużej też można, natomiast to już trzeba się liczyć, że te zdjęcia mogą być lekko poruszone. Czy często wykorzystujesz, bo wspominałeś o sekwencjach AEB, czy HDR też stosujesz? W Fantomie chyba nie ma HDR-u, prawda? Tylko AEB mamy możliwość. I jakie inne jeszcze techniki, takie z prostych zabiegów, które dają fajne efekty, można tutaj rekomendować, powiedz Kamil? To znaczy tak, chyba w samym Fantomie jakby samego HDR-u nie ma, natomiast jest AEB, no on jest, można powiedzieć, to jest HDR, znaczy to jest takie przygotowanie do zdjęć do HDR-u i ja zazwyczaj robię tylko w AEB, czyli w zasadzie większość zdjęć, które już robię, to składam z kilku zdjęć do potem takiego zdjęcia o podwyższonej tonalności. Zazwyczaj jest to, robię podwójne AEB, składające się z trzech ekspozycji i na różnych czasach, także tam kombinuję. Dobrze, teraz chciałbym Cię zapytać jeszcze o to, jaki byłby Twój drugi dron, ten wymarzony, bo wiem, że myślałeś o tym, czy rozważałeś drugą sztukę, żeby mieć pewien backup, dlatego że dużo projektów realizujesz, przeróżnych, ze względu nawet na nasz ograniczony czas, trudno wszystkich powiedzieć, ale zastanawiałeś się na pewno, analizowałeś pewnie Inspire'a, jak słyszałem Mavica 2, tak. I jakie wnioski, Kamil, na dzisiaj? Wiesz co, no zastanawiałem się nad Inspire'em. Nawet przy okazji, zresztą o tym wiesz, naszych takich wspólnych warsztatów, był Andrzej Sowa ze swoim Inspire'em i wtedy miałem okazję dosyć długo polatać. Faktycznie no, lata się cudownie. To jest fajny sprzęt o takiej dużej bezwładności, jest duża wygoda latania i to jest bardzo przyjemne. Natomiast faktycznie jest to sprzęt już trudny i ciężki do rozkładania i bardzo czasochłonny. I to nie zawsze w tych realizacjach, które ja potrzebuję zrobić, idzie w parze, bo ja potrzebuję czasami szybko rozładować się, szybko zrobić i zamknąć sprzęt i wyjść i skończyć. Także Inspire chyba mi na razie odpada. No myślę o Mavicu 2 Pro, bo to jest w zasadzie w tej chwili taka jedyna sensowna alternatywa. Natomiast czekałem od bardzo dawna czekam na Fantoma 5, ale się chyba nie doczekam, bo Phantom 5 byłby idealny, bo podejrzewam, że miałby składane podwozie, czyli byłby bardziej mobilny, no ale to już wtedy się zbliżamy do Mavica. Mógłby mieć, mogę podpowiadać panom z DJI, mógłby mieć wymienną optykę. Oczywiście to są takie marzenia, natomiast no, na razie faktycznie o backupie to myślę chyba jednak o Mavicu 2 Pro. Tym bardziej, że no, z tym sprzętem można sobie jeździć w zasadzie dowolnie, w każdy koniec świata. Ja dużo podróżuję, dużo jeżdżę, dużo wyjeżdżam, więc to jest dla mnie taki sprzęt, który no, sprawdziłby mi się. Kamil, przedostatnie pytanie teraz do Ciebie. Jako, że mamy dzisiaj taki no, fajny dzień i też zwiedzamy, dużo podróżujemy, jesteśmy tutaj na jednym z przystanków. Powiedz, jakich rekomendacji byś udzielił naszym widzom, jeżeli chodzi o filtry, stosowanie filtrów, zarówno do, powiedzmy, jakie masz praktyki odnośnie ujęć przy takim dniu jak dzisiaj, dość słonecznym, takim polskim lecie. I jak wygląda przy ujęciach wideo i fotografii, jakie praktyki ty stosujesz i jakie są twoje ulubione właśnie narzędzia czy formy związane z filtrem? Jeszcze wracając do tego, że tutaj sobie zwiedzamy, no faktycznie przegoniłeś mnie tutaj jak kozica górska. Weszliśmy tutaj na zamek, ja już ledwo żyję, a ty oglądasz się, gdzie tutaj dalej pobiegać. Ja już nie mam siły. Natomiast wracając do pytania, no to faktycznie ja stosuję filtry Polar Pro do Fantoma, to no najlepsze filtry chyba, no nie ma lepszych i głównie stosuję polaryzacyjne filtry z tego względu, że one troszkę lepiej wyostrzają, ładne wtedy wychodzą chmury, kontrasty, kasują się wszelkiego rodzaju refleksy, także
filtry polaryzacyjne są jak najbardziej chyba na miejscu. Natomiast mam też w zestawie taki filtr 32, a zwykły ND32. To jego stosuję często do fotografii o wydłużonym czasie, do fotografii jakiejś tam timelapsowej. To wtedy tak. Fantastycznie. Kamil, ostatnie pytanie już tak mówiąc o naszych widzach właśnie na osobach, które żyją z pasji. Jak wygląda to przejście? Kiedy kończy się ta, czy ona się kończy? Gdzie przebiega ta granica? Pasja, a realizacja zleceń. I czy to może iść w parze? Kiedy jest ta granica? Jak pokonać? Gdybyś mógł powiedzieć w paru zdaniach ten etap pasji i przejść do etapu realizacji właśnie zleceń. Jakie są takie twoje te pryncypia, zasady, czy jakie są twoje doświadczenia? No wiesz, to jest tak, że w zasadzie cały czas, bo to ludzie, którzy fotografują, to są zazwyczaj ludzie z pasją. To są ludzie z pasją, którzy nawet wykonują zawód, ale to jest ich pasja. To tak się zdarza czasami, że są takie zawody, że kochamy te zawody, które wykonujemy. Tak to jest. Tutaj faktycznie te moje korzenie gdzieś tam fotograficzno-filmowe są jeszcze z dzieciństwa. Rodzice zawsze wiedzieli, że jak trzeba coś dziecku kupić, to co dziecku kupić, to najlepiej mu kupić aparat, bo będzie najlepiej się cieszyło, więc przechodziłem różne stadia od starych analogowych smien poprzez różne średnie formaty, jeszcze takie, do których się zaglądało od góry. Pamiętam, miałem taki aparat Flexaret stary na 6 chyba, to była jedna klisza i tam 6 zdjęć, także te 6 zdjęć ja szanowałem, żeby zrobić, jeszcze nie można było dokupić tej kliszy. No i oczywiście miałem też kamery, właśnie rosyjską kamerę, taką 8 mm, to się nazywało Super 8 mm. Fajna sprawa, bo no, to było chyba 12 metrów taśmy, klatkaż był chyba 18 klatek na sekundę. Oczywiście no, jechałem z takimi, bo to się wsadzało takie kasety, jechało się gdzieś tam na wakacje, 4 kasety i na 4 tygodnie miało to wystarczyć. Potem oddawało się to do pana, który wywoływał. No i pamiątka jest do dzisiaj, mam te filmy, te taśmy w domu. Natomiast jak na to patrzę, no to do dzisiejszego świata to już jest w ogóle inna epoka, inny świat, inne w ogóle, no zupełnie coś innego. Natomiast tamto miało swój urok i to też ma swój urok. No, to są dwa różne światy. Kamil, jakie rekomendacje, jeżeli chodzi o przejście z pasji do realizacji zleceń? Tak może w dwóch, trzech słowach, wiesz, jak to rozwinąć, jak to zrobić, żeby właśnie przejść z jednej fazy na do tej drugiej? Tego do końca tak nie wiem, bo sam właśnie jestem w tej fazie, bo fakt jest taki, że robię zupełnie jeszcze coś innego i coraz bardziej zbliżam się do fotografii, do zarabiania na fotografii, do zarabiania na jakichś tam krótkich filmikach, na ujęciach. Więc no też to próbuję robić, no uczyć się. W międzyczasie skończyłem też szkołę fotograficzną, taką podyplomową, po studiach. No i od kilku lat w zasadzie każdego dnia ta fotografia gdzieś tam jest w mojej głowie. Nie ma dnia, kiedy nie robię zdjęć, no, tylko wprawa, tylko uczenie się, tylko no, oglądanie innych wzorców też. No, trzeba sobie oczywiście tam gdzieś pogrzebać w internecie. Teraz jest super, bo to wszystko można, to jest z nami, prawda? Jednym kliknięciem otwieramy cały świat, mamy wszystkie najpiękniejsze zdjęcia na świecie i możemy z nich czerpać, ile tylko chcemy. Kamil, z której pracy jesteś szczególnie dumny? Ze swoich prac, ze swojego portfolio? O czym byś tak myślisz z dumą właśnie, co wspominasz? Wiesz co, no, robię dosyć dużo zdjęć, różnych zdjęć. Szkoła fotograficzna też dała mi to, że nauczyła nas robić zdjęcia. I nieważne, czy to są zdjęcia produktowe, czy to są zdjęcia sportowe, no staram się te zdjęcia robić i nie fokusuję się w jednym kierunku. Oczywiście mam swoje tam typy, że wolę to niż to, czy nie robię tego, a robię to, bo też nie da się, fotografia jest tak szeroka, że nie da się tego ogarnąć tak naprawdę, że od produktu do, nie wiem, wesela poprzez chrzciny. A staram się nie robić fotografii takiej rodzinnej. Po prostu ja tego nie czuję.
nie chcę i rzadko to robię. Natomiast jeśli ktoś do mnie przychodzi i mówi, chciałbym zrobić produkt, super. Chciałbym zrobić sport, super. Chciałbym coś tam, super. Architektura, proszę bardzo. No, staram się w tym rozwijać i tyle. Aczkolwiek dużo też robię zdjęć portretowych, gdzieś tam jak mi ktoś poprosi, to się zdarza oczywiście. Świetnie. Kamil, ja myślę, że na dłuższą rozmowę, bo moglibyśmy to spędzić jeszcze spokojnie 2 godziny na tej miłej rozmowie. Dzisiaj mamy takie warunki, jakie mamy. Ja bardzo Ci dziękuję. Fantastyczna jest to, myślę, rozgrzewka przed właściwym wywiadem, który sobie zaplanujemy pewnie już w Łodzi. Bardzo Ci dziękuję za przyjazd, za odwiedziny. No i cóż, no pozdrowienia dla naszych widzów. Dzięki serdeczne. No, dziękuję Ci bardzo. Również zapraszam Cię do Łodzi. Wpadnij, porozmawiamy, pokażę Ci moje prace. Rozwiniemy temat. Tak. Także na dzisiaj tyle. Dziękujemy serdecznie. To był wywiad z Kamilem Sarnowskim z cyklu Ludzie z pasją. Dzięki, Kamil. Pozdrowienia. Wszystkiego dobrego.